Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. I tak, słowem wstępu dzisiaj jesteśmy u naszej mentorki magii, z którą to musimy pogadać, by ruszyć dalej jej wątek w celu uzyskania paru rzeczy i ogólnie, żeby było łatwiej. There you are, my apprentice. Shall we commence the lesson? What's this sorcery, my apprentice? Ah, then you have seen Master Azure. Master Azure was a founding Glimstone sorcerer, and my first teacher. A stern judge of men. But he must have seen something in you. You make us both proud. We can speak more later, my apprentice. If you recall, I was exiled from the Academy of Rhea Lucaria. It was for attempting to restore the primeval current of Glimstone sorcery. The toothless pedantry peddled by the Carian royal family can rot for all I care. I want glimstone sorceries that open our minds, unbound by terrestrial taboos, no matter what we give in return. My apprentice, I presume nothing. Teacher and student are not bound to tread the same path. But hear me out, my apprentice. I need your help to restore the primeval current of Glimstone sorcery. Perhaps this is a journey we could take together. Oczywiście, że tak. I thank you. This pleases me. It's been far too long since I found a fellow kindred spirit. You must have a fabulous teacher. Dobrze. I need your help, my apprentice. Master Lusat is another founding Glimstone sorcerer. And like Master Azure, he was banished from the Academy. Now he languishes in prison somewhere. My apprentice, can you find Master Lusat? With this Glimstone key, you should be able to cross the boundary that encloses him. Dokładnie. Jej. Możemy iść. Potrzebujesz, by przywrócić to wszystko. Tak, jak najbardziej. A teraz tylko pytanie. Okej. Okay. Tym postaciom chyba tego nawet nie zrobiliśmy. O. Tylko czy to będzie problem, że nie zrobiliśmy jednej pierdoły, czy nie? Fort Farod. O. Odpowiedź brzmi, może być. A zachodni smoczy kurk tchanny. A to będzie spory problem. Tak czy inaczej, będziemy musieli po prostu trochę więcej pojeździć. Prawdopodobnie. Może zrobić jedną pierdołę. Jest to spowodowane tylko i wyłącznie kwestią taką, że no, jeśli tego nie robimy tutaj, to będziemy musieli właśnie zająć się ponownie Pasmok. Nie chcę z tym teraz się walczyć. A będziemy musieli ponownie rozwiązać zagadkę w tym mieście tutaj czarodziejów. I jak je rozwiążemy, to będziemy mogli pójść w miejsce, w którym była też Milicenta chyba. I tam właśnie z tego jakby miejsca tego kościoła, bo tam jakiś kościół był. A będziemy mogli właśnie znaleźć drogę do mistrza Lusata, czy Lukasa, nie pamiętam, się nazywa, Lusata bardziej. Anyway, to co jest ważne, to to, że zdobędziemy tam drugie bardzo potężne zaklęcie i odblokujemy końcówkę już tego wątku. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to poza tym wątkiem dzisiaj zdobędziemy jeszcze plus 5 do inteligencji w formie przedmiocika. Podkreślam, jeśli pójdzie dobrze, więc nie gwarantuję, że to się uda. Bo ze mną to bywa różnie. A no. Jak już się nauczyłem sam z siebie, lepiej nie obiecywać rzeczy co do tego, że się zrobi, nie zrobi na odcinku, jeśli się nie jest pewnym, że to się uda. Potem ma się syndrom impostera. Ja tak mam i żałuję, że odcinek nie wyszedł taki, jak chciałem. Tak czy inaczej, zaraz zobaczymy, czy udało się to zrobić, czy nie. Na szczęście szybko bym mógł poznać, czy robiliśmy tę zagadkę, czy nie. I uwaga, uwaga, odpowiedź brzmi nie. Czy jest to jakiś problem?
Skądże znowu? Problemem jest to, że są tutaj przeciwniki, ale... Nawet jeśli sobie będą, to jesteśmy już na tyle odporni, że poradzę sobie z większością. Jak sobie nie poradzę, to będę mógł zawsze zrobić wspaniałą rzecz, którą jest po prostu dźgnięcie rapierem bądź użycie magii. Więc tak. Trzy wieżyczki chyba tu będą. Jak się nie mylę. Szybko wszystkie trzy będzie można aktywować. Przy czym... Nawet chyba cięcie nie będę musiał robić, bo teraz już mniej więcej kojarzę, co, jak, gdzie, kiedy. Co jest jeszcze ważne, poza wieżyczkami samymi w sobie, ci jeszcze tutaj prawdopodobnie odwiedzimy jednego... Ciężko powiedzieć, czy jest to pełnoprawny boss, czy bardziej mini-boss. Ale tak czy inaczej go pokonamy, bo... No jest dziecinnie prosty, delikatnie mówiąc. A problem jest z nim taki, że po prostu... Bo jak mi się nie chciało z nim bić. Jednak wolę pokazać wam jak najwięcej. To jest pierwsza sprawa, a druga chyba fajna brońka tam z niego potencjalnie leciała. Nie, żebym jej potrzebował. Bo tutaj mam ten rapier, potem będę miał jeszcze jakieś inne fajne. Jestem tego pewien. No, jak sam zresztą mogę nawet dać przykład. Jak tego poradzimy sobie z Mogiem, będę mógł wejść do DLC-ka, to ten cały sztylet. Który tam jest do rzucania. Definitywnie będę chciał wziąć. No nie. No nie. Spadnęłem. Pytanie teraz tylko, gdzie jest trzecia pieczęć. Wiem, że nie jest ciężko ją znaleźć, tylko kwestia, że nie widzę. Po prostu. Będę musiał się skupić trochę bardziej na tym, żeby zauważyć, gdzie ona może być. O, już chyba ją widzę. Przekazuję złote nasiono. Przyda się. I już mam to za sobą. Same skrytki, znajdźki, podnoszajki wezmę kiedy indziej. Bo w tym momencie nie są one nam potrzebne do niczego. Teraz pytanie, gdzie był boss, gdzie była droga do Milicenty i reszty rzeczy. Tutaj chyba była droga dalej. Co z tym idzie? Boss musi być gdzieś inaczej. Tam niżej jakoś może? A może mylę się i nie ma tu bossa? Nie, jest. Nawet widzę tutaj te mury sugerujące, że tam będzie. Ale dobra. Dzisiaj miałem się skupić na tym, żeby właśnie... skończyć wątek naszej nauczycielki magii, czyli Selen, a nie na tym, żeby bić jakichś dziwnych bossów, więc... Niego pójdziemy za chwilę. Pewnie. Ale najpierw chcę tego mistrza Rusata, czy jak mu tam odnaleźć. I cóż. Pozostaje jeszcze kwestia Milicenty, czy jej pomożemy, czy nie. W moim odczuciu odpowiedź brzmi: no, pomóc pomożemy. Niekoniecznie zrobimy cały wątek. Ale pomóc pomożemy jak najbardziej. Bo zawsze będę potrzebował 5 zręczności, to będę miał wtedy talisman, który może to zaoferować. No, po prostu w mgnieniu oka. Kurczę, uwielbiam tego rapiera, naprawdę. Uwielbiam. Nawet jeśli nie będę grał jakimiś postaciami stricte magicznymi, to będę go używał, bo tego dziecko jest broń w ogóle nie wymagająca magii. To, że jest po prostu stylizowana na kwestię tego... rani estetyczną. Jest tam właśnie też historia, że... po prostu ją wykonał. Tak, jest to przepiękna broń, którą będę używał często. Okej. Odpalam w takim wypadku łaskę. Tak. Teraz, żebym był szczery, muszę odkryć się. Tutaj właśnie sekretne miejsce, które pamiętam gdzie jest, ale nie pamiętam gdzie jest jednocześnie. Co jest ważne, bo jakim chyba udało mi się znaleźć bardzo szybko, dlatego że nie próbowałem jakoś szczególnie. Miejmy nadzieję, że tutaj tak samo szybko je odnajdziemy. Najpierw jednak trzeba pokonać tego tutaj, naszego
towarzysza czarodzieja. Który nie jest żadnym wyzwaniem, ale sam Kelly, czyli wyzwanie nie będzie. I teraz pytanie, czy to będzie tu? Tak, dobrze pamiętam nadal. Właśnie w jakim pamiętam, że to też odkryliśmy, ale nie razem tutaj. Mówiłem, że nie ma sensu jeszcze, czy ogólnie, że nie ma sensu. Nie pamiętam teraz, który konkretnie, ale na pewno mówiłem, że nie ma sensu. To jest taka jedna rzecz, której jestem pewien. No, więc żeby to było jeszcze jaśniej, to weźmy ze sobą pochodnię odganiającą bestię jeszcze. Czy mamy... Tak, nadal mamy dobre przewroty. I można iść. I tak, sama seriańska kryjówka nie jest niczym wyjątkowo interesującym pod względem czegokolwiek. To, co jest najlepsze jednak w tym miejscu, to właśnie sam mistrz Lucet, czy jak mi tam, którego no musimy tutaj teraz odnaleźć. Pastur górnika. W sensie przygarnę, ale nie potrzebuję. Chyba już miałem nawet. Jak nie, to i tak nie potrzebuję. Ktoś powie, że okej, kryjówka i tyle. Nope. To jest właśnie piękne w tej lokacji, to jest jeden wielki sekret, który można odkryć przypadkiem, można odkryć celowo. Proszę, ktoś musi znowu że koniec i znowu nope. A tak, tu jest tego pełno. I właśnie też sekcje zarówno na górze, jak i na dole pamiętam, że były dla mnie wyzwaniem, jak pierwszy raz przychodziłem. Ale to chyba był jeszcze okres, kiedy moja postać była nie najlepiej ogarnięta. Ile w ogóle była jakkolwiek ogarnięta. Teraz jestem prawie że pewien, że tutaj nie będziemy mieć najmniejszych problemów. Nieważne, co się stanie. Może to jest kwestia tego, że mogę tutaj wysyłać te pociski krótkodystansowe w nich, ale nawet nie sądzę, żeby to było to. Jak tu jest skok, pamiętam, że kiedyś nie potrafiłem ich robić, to wysyłam zawsze ten umiejętność skrzydła tej kosy. Po tym, jak ona raz mnie uratowała tam w... gdzieś w Jurni, pamiętam. Zawsze do tego używam potem. Czy jest to sensowne, czy nie, to już inna kwestia. I nie wiem, czy widzicie, z tego kryształu, tam gdzie można potem wrócić. To jest dosyć istotne miejsce. No bo właśnie tu będzie skrót jakby powrotowy do miejsca, w którym my jesteśmy teraz, od bezpośredniego mistrza tego Lucasa. Lucata. No, na pewno nie pamiętam jego imienia zbyt dobrze. Nie, żeby to miało jakieś wielkie konsekwencje, że nie pamiętam imienia do końca, ale szybko się jakby nauczymy. No by zaklęcie, które tu dostanie, będzie nosiło jego imię. I mogę wam teraz powiedzieć, że w przeciwieństwie do komety Azura, gdzie najważniejsze jest pojedyncze rzucenie, a potem już leci. Tak, w przypadku zaklęć, czy właśnie zaklęcia w sumie, bardziej należącego do tego mistrza, mam do czynienia z magią, która potrzebuje bardziej zwiększenia obrażeń niż szybkości rzucania. Ja to była jakaś pułapka z tym magiem, czy on tak po prostu uciekał sobie? Już nie pamiętam. Okej, tylko sobie uciekał, bo tak. Pamiętam dokładnie tego zaklęcia, ale pamiętam, że jest to coś bardziej na zasadzie wyrzutu dużej ilości pocisków, gdzie właśnie zwiększenie procentowe obrażeń jest bardzo cenne, bo każdy pocisk osobno dostaje co zwiększenie. To takie, powiedzmy, zwiększenie 15% to jest 15% na pocisk, a nie na całe zaklęcie. I niestety kojarzę trochę to miejsce w niedobrym znaczeniu. Czytajcie to jako... Wydaje mi się, że często ginąłem z jakiegoś powodu. Chociaż osobiście nie jestem w stanie przypomnieć sobie czemu. Ale naprawdę jestem święcie przekonany, że tutaj często postać umierałam. Że przychodziłem tędy często. Tak czy inaczej, na razie idzie to zadziwiająco prosto, zadziwiająco szybko, zadziwiająco dobrze. A, dobra, już wszystko jasne. To jest jakiś boss. Gdybym pamiętał, co to za bossu, to może byłoby fajnie, ale problem jest taki, że nawet nie kojarzę, że to jakiś bossu jest pomiędzy nami a mistrzem. Więc... Życzę mi szczęścia.
I co tu mamy? Okej, dobra, już pamiętam, co było problemem. Już pamiętam wszystko. Jasne. Gnilizna była problemem. Czy mam przygotowaną broń odpowiednią? Proszę powiedzcie mi, że gdzieś ją mam. Okej, pewnie zginę, zanim ją znajdę. Mam, ale jest nieulepszona. Oj. To jest jedyna rzecz, która może nas tutaj uratować chyba. Tak. Szybko usuń to. Musimy być bardzo ostrożni. Powinien tu w swoją drogą przyzwać jeszcze łzę, to spróbujmy. Czy łza naśladowcy da radę? Ale tak, już teraz pamiętam, w czym tkwił problem. Nie żeby to teraz było szczególnie trudne, jak... No, jak pałkę mam, czy coś. Ale rozumiem, w czym tkwił problem po prostu na mojej pierwszej postaci. Gdzie nie byłem aż tak inteligentny. Nie myślałem. I ogólnie byłem nieogarnięty. W sumie nawet gdybym nie przyzwał tej łzy, to bym dał radę, tak coś czuję. No bo ta łza nic nie może zrobić. Ale patrzcie, jak pokonuje, jakby nigdy nic, pałką plus zero. Mając bardzo niskie statystyki. To jest po prostu śmieszne. Rzucić jakiegokolwiek ducha na rozproszenie na chwilę. I potem oni już nie mają szans. To jest tylko, którego najpierw się chce pozbyć. Chyba włóczni przed czarodziejem. Bo czarodziej dużo tutaj nie robi. W sensie jest. Może stanowić zagrożenie spore, ale... Wiecie, chodzi o fakt, że ci tutaj mnie aktywnie biją. Czarodziej więcej chodzi niż czegokolwiek robi. Giń. Przepadnij. Uważaj, że nie mam już butelek leczniczych. Ale patrzcie, nie! Będę musiał naprawdę zrobić jakieś podejście takie bardziej profesjonalne, gdzie będę użył właśnie... Niekoniecznie pałki, ale czy to buławy, czy czegokolwiek, tak... W 100% po prostu, a nie jako broń, którą wyciągam zawsze, jak są te kryształowe dziady. Można sobie założyć taką postać za chwilę. Ale spokojnie, nie martwcie się, nie będzie to trzecia postać prowadzona naraz. Teraz. Już tak ledwo dzielę czas między wojaka a maga. Jeśli chodzi o czas antenowy Elden Ringa. No chyba, że będziecie bardzo chcecie, to wtedy jakiegoś znowu tutaj mogę założyć kapłana, czy coś tego typu. I tak, znowu inkantację ktoś pomyśli. No ale prawda jest, jaka jest. Po prostu takie buławy, czy coś, nie bardziej mi się kojarzą z jakimiś kapłanami. No nawet można powiedzieć, że... Jacyś tacy paladyni czy nieświęci wojownicy też mogliby z nich korzystać. Oczywiście. Chociaż paladyn bardziej się kojarzy z młotem bądź mieczem. Ale jak mówię, też jest taka opcja, że mogę w ten sposób. Ewentualnie mogę spróbować uniknąć pokusy i grać całkowicie bez magii, zaklęć, inkantacji i innych takich rzeczy. Chociaż wiem, że nie potrafię. Po prostu to jest fajny dodatek do builda. Tak czy inaczej, podejrzewam, że to mogło być tą kwestią i kryształowa struga. Aż zobaczę opis, bo nie kojarzę zaklęcia. Na wojownicy kryształu do tej pory, teraz kryształowa struga, gdzie jest? Tutaj i wymaga dużo inteligencji. Okej. Okay. Okej. Dobra, fajnie, pokonajcie Michała. Gdzie jest mistrz? Mówimy, że on nie jest tutaj. Nadaremno walczyłem z tym wszystkim. A to wygląda. Dobra. Weźmy w takim wypadku naszego rapiera z powrotem. Gdzie on tylko jest? Oczywiście jestem ślepy, przylecę. O, jest. Tarczę niekoniecznie, ale pochodnie weźmy dla lepszej wytyczności.
czym by nie. I chyba też ostatnio miałem taki problem, że właśnie pokonałem bossa i potem miałem takie... Halo, ale czemu tu nie ma tego, czego szukałem? Czemu? I tak dalej, i tak dalej. I co? Wydaje mi się, że już mniej więcej pamiętam, a na czym polegał tutaj trik z odnalezieniem jego. Całkowicie trzeba pomyśleć w inny sposób. Całkowicie gdzie indziej pójść. To jest trochę właśnie kontrintuicyjne, ale jednocześnie... No, teraz sobie o tym przypomniałem, więc dlatego wam o tym teraz mówię. I dobra. Zaraz zobaczymy, czy moja teoria była prawdziwa, czy znowu coś pomieszałem. Bo, żeby nie było, często mi się zdarza mieszać zarówno różne gry ze sobą, jak i różne miejsca, czy różne wydarzenia z tej samej gry. Ale tak, jeśli mnie teraz pamięć się myli ponownie, ostatnio mnie zmyliła, to tutaj właśnie ten ślimak był jakby podpowiedzią. Nie jeden. Co trzeba zrobić? Aha. Tak. Jesteśmy tu. Tak. Patrzcie, jaki słabiak go broni, no. Aż smutno mi. Teraz łamiemy barierę. I uwaga, uwaga. Oto i on. Leży sobie. Nie odezwie się nawet do nas. Albig jest ręką. Mamy gwiazdy ruin. Ciekawym, wydawało mi się, że tutaj będzie też jego imię. O, i to wymaga jeszcze dużo mniej inteligencji niż myślałem. Lusata, tak, czyli to jest czarodziej Lusat. Pierwotny czarodziej. Wyszczerbuje 12 ciemnych spadających gwiazd, które podejrzewałem, że celem. Swoją drogą, czy jesteśmy w stanie coś osiągnąć? Tak, osiągniemy to bez problemu. Więc może być jakiś nowy potężny czar przydatny. Co prawda przydałby się jeszcze jego kostur do kolekcji, ale chyba tego nie mamy. Nie, mam tylko Azura, który już trochę ulepszyłem, ale w sumie nie wiem, czy by tego kiedykolwiek używał. Już prędzej to karyjskie berło królewskie wezmę. Tak czy inaczej. Give me a moment later. I have a favor to ask. Okay. The form you see before you is merely a projection. My body lies elsewhere. But the Academy's shackles prevent it being moved. My body is on the Weeping Peninsula at the southern tip of the lands between, imprisoned in the ruins just down from the Church of Marika. Past the plane of the wandering mausoleum. Can you make the journey to my body? I have something that I can only trust with you. Who could have guessed? What a place to find Master Lusat. You have my gratitude. This is all your work. I am truly pleased to have you as an apprentice and a kindred spirit. This is a mere token of my thanks. Please, take it. This brings us a full step closer. The bodies of Masters Azure and Lusat can be admitted to the Academy. If only I could undo these wretched shackles. Okej. No więc mam teraz kolejne jakby zadanie. Czy w sumie bardziej prawidłowym określeniem będzie kolejną sekwencję tego zadania. I spokojnie, jesteśmy już bardzo blisko końca. Już ponieważ po tym wszystkim czekają nas jeszcze jakby... Ja bym był szczery chyba... Trzy rzeczy. Więc tak, komuś się może wydawać, że to nadal bardzo dużo. I jeśli ktoś bym tak powiedział, bym odpowiedział... Jak najbardziej, to jeszcze dużo. Ale patrząc na to, jaką mamy postać, na czym się opieramy, co chcemy zrobić i tak dalej, to już tak źle nie jest. Teraz tak, w tych ruinach chyba była kosa.
Więc trzeba pójść do następnych. Tak, teraz jestem już pewien, że to była kosa. Jak widzę perfumiarza. Tam, nie wiem, czy to jest perfumiarz, czy to był ktoś inny, jakiś powiązany z perfumiarzami. Tak czy inaczej, wolałem się upewnić, bo zawsze mi się to myli. Swoją drogą, przeszliśmy to już, czy nie? Nie, albo tego w ogóle nie otworzyłem, albo jeszcze nie przyszedłem. Tak czy inaczej, nie warto. Mamy już tą lepszą wersję tego wszystkiego. I tak, tu jest kolejny kościół, którego nie odwiedziłem tą postacią, tylko w jakim tu byłem. Więc teraz weźmiemy sobie łzy, żeby mieć trochę więcej. Aktywujemy to miejsce i idziemy do prawidłowych ruin. I tutaj tych spowitych niestety zatruć się. Nie będzie to tam oczywiście sprawić żadnego problemu, bo wszystko mamy na miejscu. Tylko trzeba umieć unikać. A, i jeszcze. Mimo tego, że nie jest to może wymagane, warto byłoby pokonać to. Bo często pokonanie tego obiektu dostaje się jakąś nagrodę, więc wolę sprawdzić, czy tym razem też, czy to było jako zwykły po prostu przeciwnik utrudniać, nic więcej. Okej, okay, tym razem to był zwykły przeciwnik utrudniać. Ale spokojnie, idziemy tutaj i tu znajdziemy prawdziwe ciało naszej mistrzyni. Dom zasadzki. To jest bardzo fajna rzecz, nie kojarzę, że tutaj leży. Ale tak, widzicie, tu jest niestety. Ma ręce przy czymś. Bardzo bolesne, bardzo smutne, ale tak czy inaczej spokojnie. Nie musicie się przejmować aż tak bardzo. Dziękuję za przyjście. Te szakles take a toll on us all. There is something I need you to look after. My primal glimstone. A star has fallen and my fortune waver. Someone may come for my life. And so I entrust it with you. Myself. Wybaczcie to wszystko, ale mocny kaszel. Nie złapał, nie wiadomo czemu. Brutalne, bolesne. Nie wiem, czy ona przez to umrze od razu, czy po prostu dostajemy coś tylko i tyle. Chyba tylko coś dostajemy, tak. Pierwotny błyskawiony selen. Pokażę wam jeszcze opisa tego wszystkiego. Proszę, błyskamień z wnętrza ciała czerwdzi kiselem. Wygląda, jakby tliło się w tym życie. Wewnątrz widać naczynia krwionośne. Pierwotny błyskamień to w rzeczywistości dusza czarodzieja. Jeśli po śmierci pierwszego ciała zostanie on umieszczony w nowym, kompatybilnym ciele, czarodziej wróci do życia. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Zaraz zobaczycie. Tylko no, musimy znowu tam pójść. Bo teraz można powiedzieć, że dla kogoś, kto nie wie, co się dzieje, a zrobił ten krok, może to być trochę niepokojące, co zaraz zobaczycie. Bo na pierwszy rzut oka może to wyglądać jakby robienie wątku nauczycielkę i magii. Właśnie. Było czymś złym dla maga. Well met. I hardly expected to see the champion of the festival here, of all places. You didn't know Selen, did you? Well, whatever the case, she's dead now. Just put it behind you. She was known as the Graven Witch. Obsessed by the primeval current, countless sorcerers fell to her hand. Those
dangerous mage in the entire history of Rhea Lucaria's academy. No więc macie taki i fragment historii. It is strange though. The woman, she was like a husk. Her soul already fled. I suspect Selen lives on elsewhere. I'm sure she'll turn up eventually in another body. A sickening thought, but one that won't stop gnawing at me. I suspect Selen lives on. I'm sure she'll a sickening. I właśnie tu jest taka kwestia. Niedługo musieli bylibyśmy podjąć decyzję, po czyjej stronie chcemy stanąć. Czy Selen, czy nie pamiętam, jak się nazywał, ale tego właśnie, który przewodził rytuałowi Radana, czy festiwalowi bardziej niż rytuałowi. Każda opcja ma swoje zalety, jak i wady. Ale dla mnie to nie jest aż tak istotne. Która opcja jest opłacalniejsza. Bo ja i tak pójdę stanąć po stronie czardziejki. Tak jak delikatny spoiler. Tylko zanim to, to teraz jest najtrudniejsza część. Gdzieś w tych ruinach. Najgorsze jest to, że właśnie nie pamiętam których, gdzie. Ale kryje się pewien sekret, który trzeba znaleźć, żeby właśnie przywrócić do życia naszą mentorkę. To jest właśnie ta najważniejsza rzecz. Jak sam tam mówił, że ona jeszcze może powrócić do życia. Problem jest właśnie, jak mówię, z tym, że nie wiem, gdzie to było. Wiem, że gdzieś tu w ruinach. Ale których? Gdzie? No, jak się trochę powtarzam, to nie mam pojęcia. Więc dajcie mi chwilę, żebym mógł poszukać. A, i póki jeszcze pamiętam, ten Seruvius strzegł tam. No jest tak trochę bardzo nawet martwy. Teraz najważniejsze właśnie, zginął i nagle możemy kupić takie rzeczy. Ktoś może się trochę dziwić, ale o co chodzi? Czemu odłamki światło gwiazdy można wymienić na takie właśnie rzeczy jak lalki? To jest właśnie związane z tym, o czym wspominałem, o tym sekretnym miejscu. Zaraz zobaczycie zresztą, jak to w końcu znajdę. Okej, chyba to znalazłem. Widzicie, czy się zbyt perfekcyjnie układał kamień? I tak, tutaj jest ten smok, spokojnie przejmujcie się nim. Nie jest aż tak groźny. I patrzcie. Leży tu jakieś... Ciężko powiedzieć, czy ciało, czy właśnie lalka. Ale tak, bez ruchu. Tutaj tak samo. Trochę lagi się zacząłem robić przez tego smoka. Ale dalej, patrzcie. Kolejne leżą tutaj bez ruchu. I tutaj. Tutaj. Piłka z Seruvisa nie dotykać. Właśnie. A tutaj mamy jeszcze jeden sekretny pokój. I to jest najbardziej ohydne i niepokojące. Mamy tutaj ciało dla Selen. Obok łóżka. Więcej nie muszę mówić. Więcej nie chcę insynuować. A teraz proszę, przenieś pierwotny błyskamień. Just how long has it been? Thank you. You've helped me fill a new body once again. And it's truly a gem. Young and full of vigor, a snug fit for my primal glimstone. Better still, I've shed those awful shackles. Finally, I can return to the Academy to expel the Carian royal family and restore the primeval current. My dear apprentice. I owe this all to you. Finally, I can return to expel. No. I w tym momencie co trzeba zrobić? Dać się do Akademii. I gdzieś tutaj.
Nie pamiętam dokładnego miejsca, ale to jest właśnie bardzo ważne, że tutaj właśnie jest już przedostatni krok. Czy w sumie ostatni, jeśli nie liczyć tego, co będzie za chwilę. Trzeba tylko odnaleźć miejsce, w którym będą dwa znaki. Pamiętam teraz dokładnie gdzie, ale wiem, że jest to gdzieś w Akademii. Co najważniejsze, to, który znak wybierzemy, właśnie definiuje, kto przeżyje, a kto zginie. I to po czyjej stronie się opowiemy. I najgorsza rzecz, jak mówię, teraz to będzie taka, że nie pamiętam, gdzie dokładnie jest ten znak, więc będziemy musieli wędrować przez całą Akademię, aż dotrzemy do tego miejsca. No cóż, nie przygotowywałem się. Jak widać. Ale spokojnie. I tak szybko, bezproblemowo sobie poradzimy. Ze wszystkim. Wierzę w potęgę naszego... Chciałem powiedzieć rapiera, ale w sumie naszego sopla lodu. Byłby prawidłowiej. Bo nadal nie ukrywam, no... Rapier jest z tego fajny. Ale tak naprawdę to jest rękojeść, która tworzy sople lodu. Jak widać jeszcze po rzuceniu ostrzem. Ale nadal, świetna broń. Podoba mi się. Głównie kupiła mnie dosłownie tym właśnie ruchem. Zresztą to jest ten sam powód, dlaczego dużo grałem lodowym rapierem, jak już opowiadałem w Dark Souls 2. Ale kurczę, no nie potrafię je po prostu powiedzieć nie temu czemuś. To jest za fajne, za dobre. Tak, kolejni przeciwniki są tutaj. Oj, nie chcę ginąć. Dziękuję. A tego to nie wiedziałem, że da się zdobyć. Fajnie, możemy mieć klatkę na głowie. Tak, tu jest miejsce łaski. Chyba wiemy już, gdzie mniej więcej jesteśmy. Gorzej, że nadal nie wiem, jak daleko jeszcze trzeba będzie iść. Okej. Ze wszystkich możliwych miejsc tutaj. Jak bym się nie spodziewał do końca, ale dobra, zobaczmy teraz, który był który. Chcesz rzucić wyzwanie Czarodziejcie Selen? Nie, nie chcę. Chcesz pomóc Czarodziejcie Selen? Tak, jak najbardziej. Ale kurczę, że to było aż przy Rynali. Na samym końcu. A, i wrzuca nas do środka. Wow! Oboje rzucają czary! Ale ten jeszcze używa też ognistych sztuk walki. Okej. Okej, on jest po prostu łowcą czarownic. Ciekawe. I tak go pokonamy raczej bez większych problemów. Nie mówię, że to będzie proste. Ale no, bez większych problemów, bo bądź co bądź... No mamy darmowy atak dystansowy. A jak on rzuca jakieś zaklęcia, to ten atak ma gwarancję trafienia. No, podczas rzucania zaklęcia nie można unikać. Ale powiem wam szczerze, i tak ta walka będzie... No, bliska śmierci z mojej strony. Głównie dlatego, że mam mało butelek, jak jestem przyzwany. Jak widzicie, Selen najlepiej sobie nie radzi. Używa niestosowne zaklęcia, które nie są nawet wystarczająco dystansowe. Jeden błąd z jego strony i po sprawie. Dobra, udało się. Jej. I co za pierwszym razem. To jest rzadkością. Naprawdę to jest rzadkość, że mnie się udaje za pierwszym razem. Tak czy inaczej, mamy to. I teraz tak, dostajemy jego zestaw. To jest teraz najważniejsze. O tej Selen, tutaj. A, właśnie chwilę, to już możemy otworzyć, czy jeszcze nie? Okej, jeszcze nie można otworzyć, dobra. Ah, my apprentice. You've saved my skin once again. Do you see this?
the Queen of Caria is no more. With the bodies of Masters Azure and Yusat returned, the Academy can hone the primeval current, so that we, fallen children of the stars, shall beam with brilliance once again. My apprentice, will you stay with us here at the Academy? Oh, I know it's not possible. You have your own calling, to be the next Elden Lord. But do think of me, of your teacher. On the eve of your crowning, you will always be my darling pupil. Rest assured that I... No. The entire Academy will swear allegiance to the new monarch. My apprentice. Become Elden Lord. Perhaps I'm jumping ahead, but here is a symbol of my allegiance and the Academy's. No, i wreszcie mamy to, po co tu przybyłem. That glintstone is the amber of the cosmos, and sorcery is the study of the stars and the life therein. When you become Elden Lord, please illuminate me. Lay bare the secrets of life which course the Elden Ring. Next time, I will be your student. Oh, one last thing. If you fail to claim your throne, you can always pay me a visit. Oh, don't fret. Even my dullest pupils will always have a place here. No i tak. Oto i ostatnia też rzecz, która jest tutaj. Wstępna dopiero po tym wydarzeniu. Wykupimy ogólnie wszystko, nawet jeśli to są duplikaty, bo nie wiem, czy będzie to jeszcze możliwe. Za chwilę. Przecież ponieważ... Właśnie, ona powraca. Ale to nie o to chodzi. Bo... Chyba gdzieś jeszcze w okolicy jest nadal Sera. Tylko, że możecie już jej nie poznać. Nawet sprawdzę, czy jest tutaj nadal gdzieś? Tak, nadal jest tutaj. Dobrze pamiętam chociaż tą jedną rzecz. Na zwieńczenie tego wszystkiego. Dosłownie chcę po prostu jeszcze wam pokazać, co się stało z Selen, bo... Nie wiem, czy jest to to, co chciała. Nie chciała tego, ale to się stało. No niestety, nie mam pojęcia. Dziwne, nie umiem jej znaleźć. O, jest. Jest. Proszę. Aha, była dosyć widoczna. Co tu jest jeszcze? Wyskrobienie na krona wiedźmy. I tak. No właśnie, okej, okay, dalej można. Ale no, niestety. Oto co się z nim stało. Niestety. Nie spotkał mnie na szczęśliwszy los, ale... No przynajmniej mamy to za sobą, przez co... mógłbym zakończyć na tym odcinek. Ale zanim to zrobię, to chcę jeszcze jedyną rzecz, jakby... osiągnąć, która... nie będzie może dużo wymagać od nas, ale jednak, no warto byłoby ją zrobić. Otóż, musimy znowu odwiedzić tą bibliotekę. Ale to mamy trochę inaczej. Proszę, oto i co zrobimy. Kładziemy tutaj coś, co ostatnio nam podarowała Rani. I o nie, coś się dzieje. Na szczęście to coś nie jest niczym wyjątkowo groźnym. Spokojnie. No poza tym, że... Powiedzmy, że się ktoś stał... wcześniej na tym... sobie na podłodze, powiedzmy. To teraz spadł. Super, jeszcze pies mi zaczyna krzyczeć. Okej. Okay. Pies uspokojony, więc idziemy. Jak mówiłem, dzisiaj całego tego nie będziemy zwiedzać. Chodzi tu tylko i wyłącznie o jedną prostą rzecz.
teraz jesteśmy właśnie do góry nogami. Więc coś, co wcześniej mogło się wydawać dziwne czy niedostępne, teraz jest już normalnie możliwe do zdobycia. Te ponure kamienie kowalskie, jedynki i dwójki, to będą co chwilę. Niestety za tym idzie nasz stary kolega, tutaj też powraca. Jednakowoż nie chcę się teraz nim przejmować. Bo to nie po to tu idziemy, żeby się nim przejmować. Chociaż oczywiście fajnie byłoby go dopaść raz na zawsze. Bo tak, jak tutaj go dopadniemy, to mogę was już spokojnie poinformować, że więcej go nie będzie. Ale ja nie po to tutaj idę. Nie. Ja tutaj idę po to, bo jest tu talizman plus 5 do inteligencji. A nie ukrywając, no, tak jakby inteligencja jest nam bardzo potrzebna. Może nie całkowicie tak niezbędna najbardziej na świecie, na ten moment. Bo już mamy wystarczającą, żeby większość czarów rzucać, no ale to jest 60, wcześniej czy później trzeba będzie to robić. Więc użyć... I to nie mówię, że koniecznie kostura tego... karyjskiego. Choć, no nie ukrywam, jest co, najlepszy ponoć. Pod każdym możliwym względem, więc tak. Może nie ucieknie. Może nie ucieknie. Może uda się go dopaść tutaj. Nawet jeśli przez zrzucenie, to przedmiot tutaj się w takich sytuacjach chyba dostaje od razu, więc... To jak Jedi może nie będzie, jeśli go pokonamy? W sumie nawet nie pamiętam, czy on ma jakieś miejsce, do których może się teleportować, uciekać, czy... On tutaj dosłownie ma tylko tą pozycję. Tak czy inaczej, no... Jestem magiem, mam magię grawitacyjną, poza klasyczną. Okej, uciekł. Skoro uciekł, to możemy iść trochę dalej. Może nawet go dopadniemy. Jak mówiłem, to nie jest mój cel, ale jeśli się uda, to nie będę też narzekał. Najpierw jednak spróbujmy odzyskać te dusze. Czemu dusze? Runy. Ale runy, dusze, tutaj to jest jedno i to samo tak naprawdę. Okej. Okay. A ty czego tu szukasz, duch? Okej, okay, pozbyliśmy się go. Może teraz się uda już całkowicie zażegnać tego dziada. A może on znowu jeszcze gdzieś indziej ucieknie? Nie tym razem. Mamy to. Dobrze. Darowność? O. Ciekawe. Wydawało mi się, że jeśli coś mam dostać, to będzie coś całkowicie innego. Ale no. Powiedzmy, że to też może być. Co byśmy dostali, czyli tak fajnie. I może zawczas lepiej będzie, jeśli łyknę, no, butelkę sobie. Mamy maskę pewności siebie. Aż zobaczę, bo mamy w sumie trzy teraz nowe czapki. Każda może coś dawać, może fajnego. Większa umysł kosztem energii. To jest fajne, ale nie. Pewność siebie zwiększa mistycyzm. Definitywnie nie to, czego potrzebujemy. O, ciekawe. Mniejsza jednak z tym, co ważniejsze, skupmy się właśnie na takich... Czekaj, jak to tutaj... Eksploracja tego? Bo ja dosłownie chcę tutaj zdobyć jeden, jedyny przedmiocik. Nic więcej mi nie trzeba. I okazuje się, że pewnie zeksploruję całe. Bo wbrew temu, co mi niesie, wydawało się, to ten przedmiot będzie na koniec. Jest umieszczony. Oczywiście to nie będzie jakaś tragedia, jak powtarzam. Najgorsze zagrożenie tego miejsca już mamy za sobą. Alicja. A nie, przepraszam, przepraszam. Losowo pojawiające się duchy. O nich zapomniałem tak trochę. Nie, żeby miały stanowić jakieś większe problemy. Mogą mnie oczywiście trochę tutaj poubijać raz, czy dwa razy, czy więcej, nawet jeśli będę lamił. Ale jestem przekonany, że ja i mój sopel lodu damy radę. Więc już o innych rzeczach.
I teraz w sumie. Na żyrandole? Się wydaje, innego miejsca to za bardzo nie widzę niż żyrandole. Jeszcze jest jakiś... Jest umiejscowiony idealnie tutaj. Dobra, zaryzykujmy. Jednak tak. Jednak to tutaj, tędy. Jak mówię, byłem tu kiedyś i robiłem to wszystko, ale już nie pamiętam! Och, jak gdzie, którędy? Na szczęście jednak moja intuicja czasami dobrze mi podpowiada, gdzie trzeba iść i jak trzeba iść. Jest kamienny świetlik. No i tu mamy windę. Ktoś powie super, czy coś fajnie. Problem tylko w tym, że ja nie tego szukam. Ja szukam tu jednego prostego przedmiocika, który kojarzyło mi się, że jest na początku. Ale nie. Oczywiście musiałem albo źle pamiętać, albo totalnie zlamić i go gdzieś pominąć. Teraz mam taką prośbę do was wszystkich. I naprawdę, bo już chyba wiem, gdzie idziemy i definitywnie to pominąłem. Ja. Definitywnie, albo prawie definitywnie, zależy jak na co spojrzeć, ominęłem. Nie mogę wrócić. Jeszcze ciekawsze. Zresztą, no, nie wiem, czy jest sens tam wracać. Tak czy inaczej, pójdziemy na tę wieżę, bo... Nie powinno tu już być jakichś większych komplikacji. A poza tym, że no... Nie powinno... Okej, okay, przyznaję... Nie pamiętałem o tym dziadzie. Ale okej, okay, jest chyba przeciwnikiem, nie bossem, więc... Jeśli bym ufarto, to może będę mógł do tej wieży wyjechać, nawet jak on tu jest. Szczególnie, że w sumie to tutaj ta wieża mnie szczególnie, no, nie interesuje. Chcę tam tylko pojechać, bo może to było tu. Tak, moja ostatnia nadzieja. To jest zastanawiające, czy do tej wieży da się wejść. A się da wejść, bez pokonania. Zastanawiające, bo większość wież się nie otworzy, jeśli się nie ma odpowiedniej runy. A to też tak w sumie, jeśli o tym myśleć, to Rynala nadal żyje, my tylko zdobyliśmy jej runę. Zabraliśmy jej, czy coś. W sumie ciężko mi stwierdzić tak całkowicie. Jedne tylko, co mi teraz siedzi w głowie, to proszę, aby to tu było, aby to tu było, aby to tu było, jeśli nie, to ja się dosłownie złamię. Nie mam pojęcia, gdzie w takim razie mogę znaleźć ten jeden głupi talizman. Głupi wisiorek, który muszę do woreczka wsadzić, żeby dostawać bonusy. Proszę, bądź tu gdzieś. Jest tylko coś takiego. Przeklęty znak śmierci. I dziedzictwo strożki, czyli to było tutaj jednak. Czekaj, co tutaj widzicie, to prawdopodobnie... tak tylko powiem, prawdziwe ciało Rani. Już, martwe. Od dawien dawna. Sno. Tutaj sobie leży. Tak czy inaczej mamy, to przybyłem jednak. Jednak nie ominęłem. Dziedzictwo astrolożki. Talizman dający 5 do inteligencji. Cóż, na tym już kończymy dzisiejszy odcinek, bo jest za długi. I tak, w następnym... Ja zobaczę, co zrobimy tak naprawdę.
bardzo duża szansa, że pójdziemy zmierzyć się z wyzwaniami stanowionymi przez Rani, żeby może też właśnie skończyć jej wątek. Jeśli nie, to w sumie mogę też spróbować się włamać do stolicy po ostatnie miejsce na talisman. Jeśli też nie, to to może uda się wejść do DLC-ka w końcu. Przezwyciężyć Moga. Tak czy inaczej, jeszcze się zobaczę. A kto wie, może nawet następny będzie wojownik znowu. Po prostu nie wiem. No, ale dobra, już naprawdę starczy, więc trzymajcie się i hej, hej.